Przede wszystkim chcę podziękować pracodawcom Pomorza, że zorganizowali w Państwa gronie taką mini debatę w środowisku, które w moim przekonaniu zbyt mało uczestniczy w rozstrzyganiu spraw, które szczególnie dla sektora gospodarczego mają olbrzymie znaczenie. Państwo, jak każdy inny obywatel tego miasta, jesteście równoprawnym użytkownikiem tej przestrzeni. Większość ludzi, którzy po pracy wraca do domu, często zapomina, że stan rozwoju gospodarczego w dobrej koniunkturze, w dobrych warunkach jest dany raz na zawsze. Tak nie jest. A to, co stymuluje rozwój gospodarczy, obok szeregu kwestii prawnych, finansowych, ekonomicznych, to też między innymi układ komunikacyjny, albowiem przemieszczanie towarów ma też znaczenie dla funkcjonowania miasta. Pomijam kwestię relacji miejsca pracy, miejsca zamieszkania, o czym często mieszkańcy zapominają, czy też nie chcą brać tego pod uwagę. Dzisiaj pracę mają, jutro mogą jej nie mieć. A szalenie istotne jest to, jak dla sektora gospodarczego układ komunikacyjny działa i go wspomaga. To są różne aspekty. To nie jest kwestia też tylko i wyłącznie przepustowości, o której wielokrotnie mówimy, ale kwestia bezpieczeństwa, czy też dostępu tak podstawowych użytkowników komunikacji, jak samochody specjalne, straż pożarna czy karetki pogotowe. Nie wiem, czy Państwo się zetknęli już z pewną tendencją, że zawężać szerokość pasa jezdni do 3 metrów. Pytanie, jak się zmieści samochód uprzywilejowany w sytuacji, kiedy 2 pasy będą zamknięte. A wszyscy, którzy lokują biznes w takim mieście jak Gdańsk, szczególnie z zewnątrz, badają te rzeczy. To nie jest rzecz, którą przedsiębiorcy, szczególnie z wielkiej skali, z wielkiej globali, nie biorą pod uwagę. Biorą takie rzeczy też pod uwagę, w jakim czasie do nich dojedzie straż pożarna, w jakim czasie może być odpowiednia interwencja służb i tak dalej. Cieszę się, że Państwo ten temat podejmują. Oczywiście nasza rola też polega na tym, by szukać kompromisu, żeby godzić te różne interesy. I pogląd środowiska eksperckiego, który jest mi dobrze znany, który znam, bo sam też poniekąd z niego się wywodzę, musi być skonfrontowany też z potocznym myśleniem szeregu ludzi. I myślę, że to, co proponujemy, to pewne ograniczanie też niektórych rozwiązań na rzecz kompromisu warte jest wzięcia pod uwagę. Rezygnacja z szeregu wydawałoby się z punktu widzenia nie tylko technokratycznego, technicznego, słusznych elementów, myślę, że czasami warta jest powstrzymania i szukania tego kompromisu i myślę, że to, o czym mówimy w kontekście rozwiązań, o których mówi pan dyrektor Kosiedowski, tak aktywnie uczestniczący w dyskusjach wraz ze mną, te propozycje, myślę, takim kompromisem są. I byśmy tylko poprzez przegadanie sprawy nie stracili szansy na realizację ważnego w moim przekonaniu układu.